25 stycznia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. Po masowym demontowaniu fotoradarów na drogach w Polsce obecnie funkcjonują one w niewielu miejscach. W Bolesławcu w tym roku ma się jednak pojawić radar prędkości pojazdów, które wjeżdżać będą do miasta ulicą Widok, czyli od strony dobrej. Ulica Widok, stanowiąca wjazd do Bolesławca od strony dobrej i Kliczkowa, to droga wojewódzka. Działania samorządu miejskiego dotyczące jej infrastruktury muszą więc uwzględniać porozumienia z Dolnośląską Dyrekcją Dróg i Kolei. Tak się stało i w tym roku na ulicy Widok pojawi się fotoradar. Tam postawimy fotoradar prędkości przejazdu przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, ale przede wszystkim ten fotoradar. Dlaczego? Dlatego, że jadąc od strony miejscowości Dobra, mamy tam długą prostą, na której osoby wjeżdżające do miasta dość często się mocno rozpędzają. Mieliśmy tam do czynienia nawet ze śmiertelnymi wypadkami i sądzimy, że ten fotoradar prędkości wymusi na kierowcach większą ostrożność, a jest to niestety, ta droga przecina się ze szlakiem dzieci, które przechodzą przez tę ulicę do szkoły podstawowej numer 3. W tym roku również w tym rejonie ulic Widok i Ptasia wykonywane będą inwestycje drogowe. Ma to związek z budownictwem jednorodzinnym w tym obszarze, w którym powstanie spore osiedle wraz z usługami towarzyszącymi. Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulicy Ptasia Widok była wcześniej poprzedzona budową wodociągów, kanalizacji. Na to nakładamy drogi z oświetleniem. To zadanie, jedno tylko z tych zadań, to zadanie będzie kosztować 2,5 miliona złotych. Same drogi to ponad 1300 metrów bieżących oraz ich oświetlenie, które stanowić będzie 49 lamp. Budowa wodociągów i kanalizacji w tym rejonie kosztowała już budżet miasta niemal 3 miliony złotych. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich będzie m.in. informacja o tym, że 9 lutego rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. W najbliższą środę odbędzie się kolejne zdalne posiedzenie Rady Miasta Bolesławca. W programie sesji znalazło się 8 projektów uchwał. Wśród nich będzie m.in. uchwała o udzieleniu dotacji dla wspólnot mieszkaniowych na prace remontowe przy zabytkach oraz uchwała o powołaniu Rady Muzeum przy Bolesławskim Muzeum Ceramiki. Bolesławskie Starostwo Powiatowe informuje, że informacji dotyczących rejestracji pojazdów oraz praw jazdy udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu. Dyżurują oni w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów 75 612 1706 sprawy dotyczące praw jazdy oraz 75 612 1709 sprawy rejestracji pojazdów. W sobotę na Dolnym Śląsku zakaziło się koronawirusem 251 osób. Niedziela to 179 nowych przypadków, z których 4 pochodziły z powiatu bolesławieckiego. W niedzielę w regionie zmarła jedna osoba zakażona. Na kwarantannie przebywa obecnie prawie 12 tysięcy osób. Wykonano wczoraj 1774 testy, w tym 198 dało wyniki pozytywne. Nowogrodzieccy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który ukradł 5 parapetów metalowych z kościoła pomocniczego w Nowogrodźcu. Złodziej skradzione parapety sprzedał następnie w skupie metali kolorowych. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Grozić mu teraz będzie kara więzienia do 5 lat. 55-letni bolesławianin został zatrzymany przez policję i aresztowany na wniosek prokuratury za znęcanie się nad swoją matką. Sprawca wszczynał awantury w miejscu zamieszkania, podczas których używał przemocy fizycznej i psychicznej wobec 76-letniej kobiety. Groził też jej pozbawieniem życia i zabierał pieniądze. Grozić mu teraz będzie do 5 lat więzienia. Od 9 lutego ruszy w Bolesławcu elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021-2022.
Służyć temu będzie witryna internetowa www.bolesławiec.przedszkola.faunabor.pl. Składanie wniosków o przyjęcie do wybranego przedszkola potrwa do 26 lutego. Bliższych informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. W pierwszym swoim meczu ligowym w nowym roku bolesławianie z BTS-u Elektro zmierzyli się na wyjeździe z Kudowianką Kudowa-Zdrój. BTS wygrał ten mecz zdecydowanie 3-0. Na pierwszy w nowym roku mecz Dolnośląskiej trzeciej ligi siatkówki Bolesławieckie Towarzystwo Sportowe wyjechało do Kudowy-Zdrój. Kudowianka to drużyna z końca ligowej tabeli, z którą w meczu na własnym boisku bolesławianie wygrali 3-1. Bolesławieccy kibice oczekiwali więc potwierdzenia i w meczu wyjazdowym tej przewagi swojej drużyny. I tak się faktycznie stało. Mecz rewanżowy był bardziej wyrównany niż to pierwsze spotkanie, w którym Kudowianom zdarzyło się oddać sety do 11, do 15 i do 16. Tym razem kolejne sety zakończyły się wynikami do 23 i do 22. Zatem wynik 3-0 i przywieziony komplet punktów. Nie zmieniło to nic w tabeli, w której bolesławianie są wiceliderem. Na pierwszym miejscu jest WKS Wilczyce z 25 punktami. BTS ma 21 punktów, a trzeci Technisat Oborniki Śląskie ma ich 19. Kolejny mecz drużyny z Bolesławca zaplanowany jest na sobotę 6 lutego. To mecz rewanżowy na własnym boisku z Tygrysami Strzelin. Pierwszy mecz obu drużyn w tym sezonie wygrał BTS, pokonując Strzelinian 3-1. Kibice mogą więc znowu oczekiwać zwycięskiego pojedynku swojej drużyny. Po prognozie pogody dla Bolesławca na wtorek zapraszam Państwa na archiwalne rozmowy tygodnia z 2009 roku. W jednej z nich pojawi się Marek Łętowski, a w drugiej ksiądz Andrzej Jarosiewicz. Zapraszam do posłuchania. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie minus 1 stopień Celsjusza. W dzień temperatura wyniesie 0 stopni. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże. Przez całą dobę pojawiać się będą opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z zachodu.